Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejny dzień. Mam nadzieję, że dobrze spaliście, chyba że już jesteście dawno na nogach i gdzieś teraz odsłuchujecie ten codziennik. Moi drodzy, dwa teksty, jak zwykle pierwszy z drugiej Księgi Mojżeszowej. Nie rozgłaszaj fałszywej wieści. I drugi z drugiego listu apostoła Pawła do Tymoteusza, z drugiego rozdziału. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. Moi kochani, kiedy pomyślałem o tych tekstach, szczególnie o tym pierwszym, czyli nie rozgłaszaj fałszywej wieści, od razu moje skojarzenie pobiegło do ósmego przykazania, czyli przykazania, które brzmi nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. No i tak na bardzo chłopski, prosty rozum, takie proste tłumaczenie, no po prostu nie plotkuj, nie rozgłaszaj fałszywej wieści, ale warto sięgnąć czasem głębiej i chciałem dzisiaj przeczytać Wam, co Marcin Luther akurat w Małym Katechizmie w wytłumaczeniu tego przykazania, co to znaczy, napisał. Muszę powiedzieć, że bardzo lubię, szczególnie z konfirmantami, przerabiać przykazania. Sam sobie również je przypominam, ale jeszcze bardziej lubię wchodzić głębiej i zastanawiać się, co one jeszcze więcej znaczą, niż jest tylko zapisane. I posłuchajcie, co Luther mówi. Czytam z Małego Katechizmu, bardzo fajny wydany. Co to znaczy? Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Powinniśmy Boga bać się i kochać Go, abyśmy drugiego człowieka perfidnie nie okłamywali, nie zdradzali, nie plotkowali o nim, ani nie naruszali jego dobrego imienia, ale go bronili przed oskarżeniami, i teraz uwaga, dobrze o nim mówili i wszystko zwracali ku dobremu. Zobaczcie, ile waży to słowo, ile waży to przykazanie. Powinniśmy Boga bać się, kochać Go, abyśmy drugiego człowieka perfidnie nie okłamywali, nie zdradzali, nie plotkowali o nim, nie naruszali jego dobrego imienia, ale go bronili przed oskarżeniami, dobrze o nim mówili i wszystko zwracali ku dobremu. Jeśli popatrzymy do naszej książeczki Biblią na co dzień, możemy też przeczytać tam takie słowo Franciszka z Asyżu. Niech Twój szacunek względem bliźniego nie zależy od tego, czy jest on akurat w pobliżu, czy daleko od Ciebie. Błogosławiony jesteś, jeśli nie rozgłaszasz za jego plecami niczego, czego nie mógłbyś mu powiedzieć prosto w oczy. I moi drodzy, weźmy sobie weźmy sobie to słowo do naszych serc i starajmy się właśnie tak żyć, byśmy wszystko to, co chcemy o kimś powiedzieć, mogli swobodnie temu komuś powiedzieć prosto w oczy. A teraz pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za kolejny dzień, za to, że możemy przeżywać go również w Twojej obecności. Dziękujemy za słowo Twoje, które dzisiaj przypomina nam o tym, że mamy dobrze mówić o naszych bliźnich, że nie mamy rozgłaszać nieprawdy, ale stać w prawdzie. Ale też, Panie, w tym słowie zawarte jest o wiele więcej niż myślimy. Prosimy Cię, byśmy nie oczerniali, nie okłamywali, nie zdradzali, ale też dobrze mówili o naszych bliźnich. Prosimy Cię, Panie, dopomóż nam w tym wszystkim, a Ciebie prosimy, byś błogosławił ten dzień. Niech będzie Twoje imię wywyższone, uwielbione. Prosimy o to w imieniu Pana Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Świętego. Życzę Wam błogosławionego dnia dzisiaj. Niech Pan Bóg będzie z Wami. Amen.